Dobry wieczór. Rozpoczynamy nowy cykl, w którym nie będziemy odpowiadać na pytania, tylko będziemy informować o kwestiach, które uważamy, że są warte poruszenia. Zapraszamy. Po pierwsze, chciałbym ustalić jedną ważną zasadę, która dotyczy przede wszystkim prywatnych rozmów z Państwem. Otóż nie będę odpowiadał na pytania dotyczące takich istotnych rzeczy jak data premiery czy budżet, jeżeli wcześniej ta informacja nie została upubliczniona, zwłaszcza przez wydawcę. Mamy umowy z 4 spółkami i musimy te umowy szanować. Ale nawet gdybym nie bał się konsekwencji prawnych, to nie będę takich informacji sprzedawał Państwu, ponieważ wkładałbym kij w szprychy właśnie firmom, z którymi pracuję. Do zadań wydawcy należy marketing i ogłaszanie na przykład daty premiery, czy zmiana tytułu, czy zmiana koncepcji gry, to są ważne informacje wchodzące w plan marketingowy. I jeżeli ja taką informację powiem przed wydawcą, no to mu popsuje ten plan. Stąd czasami moje lakoniczne wypowiedzi odnośnie niektórych kwestii. Nie wynikają one z braku szacunku do Państwa, tylko z rozsądku. W październiku ubiegłego roku premierę miał Priest Simulator. Mam na myśli premierę we wczesnym dostępie. Ten wczesny dostęp trzeba wreszcie zakończyć. Czemu jeszcze tego nie zrobiliśmy? Bo czekamy na 500. recenzję. Co ona zmieni? Jak utrzymamy obecny odsetek recenzji pozytywnych, dostaniemy najwyższe oznaczenie na Steamie, czyli przytłaczająco pozytywne. Wiadomo, że komunikat prasowy z takim nagłówkiem brzmi dużo bardziej atrakcyjnie niż bez niego. Częstym zarzutem wobec Priesta jest jego polskość. Moją odpowiedzią na to jest, że ta polskość to jest atut, dzięki któremu jesteśmy rozpoznawalni i cenieni na rodzimym rynku. Wiadomo, że rozpoznawalność na rynku zagranicznym jest stosunkowo niższa, ponieważ niemal każda gra świata posiada angielską wersję językową, więc konkurencja jest ogromna. Priest też posiada wersję angielską i ta wersja angielska jest całkiem dobrze oceniana, nawet bardzo całkiem dobrze oceniana. Proszę mi wierzyć, że te rzekomo wyłącznie polskie żarty nie były przenoszone 1 do 1, były lokalizowane. Na tym polega tłumaczenie gier i nie tylko gier. Kultowe, odnoszące się do polskiej kultury teksty ze Shreka w oryginale nie brzmią po polsku, nie odnoszą się do polskiej kultury. Były zlokalizowane na polski rynek. Nie jest tajemnicą, że nasze 3 kolejne gry to Boozmaster, Merciful Flames i Your Principle. Każda z nich przeszła 10 iteracji, jeśli chodzi o gameplay, fabułę, oprawę audiowizualną czy koncepcję na marketing. Robimy to dlatego, że chcemy dowieść produkt o odpowiedniej jakości, stąd też przesunięcia premier, daty premier. Udało się nam w końcu wydać Gruzję. Vulgator jest już dostępny na czerwonym, limitowanym winylu. Schodzi gładko i przyjemnie jak pierwszy nakład CD, więc zachęcamy do pośpiechu.